Witam Państwa. Powinienem powiedzieć kilka słów o mojej opowieści o stanie wojennym, która po raz pierwszy ukazała się w Sydney w 1992 roku, wiosną. I teraz, na szczęście, wreszcie po 25 latach ukazuje się w Polsce wznowienie tej opowieści o stanie wojennym. Moja opowieść oparta jest na wyłącznie autentycznych wydarzeniach, zarówno z mojego życia oraz z relacji wielu osób, ponieważ ja starałem się zebrać wiele świadectw od wielu osób, jeszcze w Polsce jak byłem, a potem na emigracji, żeby ta książka była właśnie polifoniczna, żeby nie była jednostronna, tylko żeby zawarła maksymalnie jak największą ilość przekazów, świadectw z tego właśnie tragicznego okresu dla nas. Natarczywy dzwonek do drzwi zbudził Ewę. Budzik wskazywał 8:00. Wstała zaniepokojona. Pani Ewo, przychodzę do pani, bo pomyślałam, że pani właśnie powinna wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju. Potworność. Rodzina przywiozła mi wczoraj bratanicę skatowaną na UB. Biedna dziewczyna jest w takiej depresji, jakby postradała zmysły. Albo opowiada o tym, albo milczy godzinami. Czy może pani przyjść do nas i posłuchać? Prosimy. Basieńko, ta pani pracowała w radiu, a teraz wyrzucili ją. Możesz powiedzieć wszystko. Pani Ewa przekaże to Solidarności. To Solidarność jeszcze działa, zdziwiła się Barbara. Przecież internowali. Na szczęście nie mogli wszystkich, wyjaśniła Ewa. I nie dadzą rady. Teraz będziemy działać w ukryciu. Założymy biuletyn w podziemiu i tam będziemy informować ludzi, także o prześladowaniach. Co tobie zrobili? Ciociu, odzywała się, opowiedz ty, ja już nie mogę. Zabrali ją z domu, do samochodu i wozili za miastem parę godzin, wypytując i strasząc. A to, że zostawią ją przywiązaną do drzewa w lesie, a to, że ją oszpecą. Jeden to nawet żyletkę wyjął i pod nos jej podsuwał. Pytali o archiwum, przerwała jej Barbara, ale wszystko spalił kolega, bo ktoś go uprzedził o stanie. Naprawdę już nie istniało. Oni nie wierzyli. I w końcu stało się najgorsze. I tak podjęła pani Adela. Zawieźli Barbarę na komisariat i tam, wie pani, są takie metalowe szafy. Wsadzili biedactwo do jednej z nich, zamknęli i bili pałkami. Domyśla się pani, jaki to hałas, jak to brzmi. Ile to trwało? Spytała Ewa. Nie wiem. Chyba wieki, odparła Barbara. Koszmarne łomotanie. Jakby się góry waliły. Z początku modliłam się, ale straciłam głowę. Jak skończyli, nie mogłam mówić. No i widzi pani,
szepnęła pani Adela, niby nie bili jej, a zabili w niej duszę.